Cześć ziomki, wszystkim witam serdecznie i gorąco. Dzisiaj krótka recenzja odnośnie agregatu, wady i zalety. Dość często pod różnymi filmami w komentarzach pytacie odnośnie agregatu, tak żeby za każdym razem coś przy jakimś filmiku nie dorzucać. Także dzisiaj krótki test, opinia, recenzja i ten filmik o tym agregacie wrzucam do playlisty narzędzia. Więc słuchajcie, jest to agregat Hagen, model TTD. PTG 4000 plus, moc użytkowa 2800, maksymalna 3200 z AVR-em, czyli stabilizacją napięcia. Jeśli w budowlance, od razu Wam powiem, nie jest to do końca aż tak ważne, aczkolwiek może być także problematyczne. Jeśli na przykład używacie takiego agregatu do zasilania jakiegoś domku letniskowego, gdzie na przykład chcecie podłączyć laptop czy inne takie urządzenia, które są wrażliwe na przepięcia, to jak najbardziej AVR, stabilizacja napięcia będzie ważna, a w praktyce, od razu może od tego zacznę, jest taka sytuacja, jeśli na przykład będziecie chcieli podpiąć dużą szlifierkę kątową 230, która zazwyczaj taka szlifierka ma miękki start, ona po prostu Wam nie odpali. Jeżeli podpinacie do takiego agregatu jakieś urządzenie i po prostu Wam nie startuje, nie odpala, to nie znaczy, że on jest za słaby. Jeżeli podepniecie coś mocnego, na przykład spawarkę 120 i przy łapaniu po prostu łuku, wybije Wam bezpiecznik. Także nie będzie problemu, ale od razu Wam powiem, jak to obejść. Ten AVR musicie podpiąć jakieś oddzielne urządzenie. Ja to na przykład podpinam do tego jakąś żarówkę, lampkę, cokolwiek macie na 220, aby po prostu go pobudzić i wtedy w tym gniazdku po prostu pojawi się odpowiednie napięcie, żeby ruszyła kątówka z miękkim startem, ta 230. A myślę, że każdy będzie chciał takiej kątówki używać, także warto zwrócić na to uwagę, jeżeli Wam nie rusza na VR-ze duża szlifierka kątowa, musicie czymś dociążyć, mówię, jakąś lampeczką, czymkolwiek dosłownie, ale nie LED-owo, nie LED-owo. Podłączałem, robiłem taką próbkę, właśnie dzisiaj podłączyłem żarówkę LED-ową, niestety tego nie pobudzi. Musi być to, że tak powiem, taka tradycyjna, cokolwiek po prostu, nie? Słuchajcie, agregat zakupiłem w Leroy Merlin, w tamtym czasie kosztował niecałe 1200 zł, na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy on jest w promocji, kosztuje 1049 zł bodajże, ale jak to będzie później, to trudno powiedzieć. Dlaczego kupiłem w Leroy akurat ten model? Powiem Wam tak, mam dobre doświadczenia ze zwrotami, u nich tam nie ma problemu, jeżeli coś by mu się stało. Jestem pewny, że oni mi zwrócą kasę albo będzie szybki tego serwis, nie? Także jeśli do takiej podstawowej budowlanki, do budowy własnego domu, to jak najbardziej zdaje robotę, robi robotę, ale aczkolwiek czy do profesjonalnych rozwiązań, to trudno było mi powiedzieć. Dobra, może zaczniemy o wadach. Z wad to na pewno ten szarpak, przynajmniej w moim przypadku. Tu był szarpak na takich blaszkach plastikowych. On na początku już przy samym, wiecie, może nawet i z mojej winy, ale rozsypał mi się po prostu przy odbijaniu. No mówię, nie jest to jakiś tam profesjonalny silnik. Nie możemy porównać tego do Brixa. Brixa sprzęt będzie kosztował dwa razy tyle i Brix to mi się wydaje, że to takie minimum dla profesjonalistów. Jeżeli ktoś się zajmuje tym zarobkowo na co dzień, ma firmę budowlaną, no to słuchajcie, Brixa ja polecam po prostu. Mam nawet czy zagęszczarkę mam silnikiem Brixa, tam jest inna kultura pracy, odpalania, nawet ten szarpak jest w ogóle inaczej skonstruowany. Mam kosiarkę do trawy Naka z silnikiem Brixa, naprawdę to jest przez wiele lat przetestowane, te silniki są mega. W każdym bądź razie ten szarpak przy odbijaniu, jeżeli silnik przy rozpalaniu odbił, rozsypał się, a dokupiłem od Hondy. On kosztuje w granicach 36 zł. Są jeszcze jakieś tam po 15 zł inne, czanka łanka, ale ten w granicach ponad 30 zł kosztował i ten już jest taki na takich konkretnych metalowych bolcach i w każdym razie w tej cenie jest jeszcze ten dodatkowy koszt, bo ten koszt też mi się rozsypał. No i powiem Wam, że to było problematyczne dla mnie w momencie, kiedy on się rozsypał. Musiałem tam rozkręcać, kombinować, jak na krótko odpalić. Akurat wtedy murowałem bloczki, także dla profesjonalistów to też pewnie byłby taki problem, ale ja w każdym razie taki szarpak mam w zapasie. Kolejna bardzo ważna i przydatna sprawa to jest licznik motogodzin. Powiem Wam, że
To też zdecydowało, dlaczego wybrałem między innymi ten model, ponieważ co 20 godzin trzeba wymienić olej i dzięki takiemu licznikowi zrobimy to precyzyjnie. Co 20 wymieniam, tak, że jeszcze 5 godzin i praktycznie do wymiany. Ja nawet lepiej zawsze wymienić trochę wcześniej niż za późno. Wymiana oleju to jest święta sprawa, jeżeli urządzenie ma Wam posłużyć, wymieniamy maksymalnie co 20 godzin. I powiem Wam tak, gdyby nie było tego licznika motogodzin, trudno byłoby wycyrkulować co ile godzin i co jaki czas musimy ten olej wymienić. Przecież nie będziemy za każdym razem, jeśli odpalamy na moment agregat, na parę chwil, aby rozrobić jedną betoniarkę do murowania, popracuje 5, może 10 minut, nie wiem, przecież nie będziemy tego zapisywać na kartce, czy używać jakiegoś stopera. Prawdopodobnie wymienimy albo za wcześnie, albo za późno. Jeśli za wcześnie, to nie ma problemu, oby po prostu nie za późno. Nie jest jakiś to silnik, wiadomo, nie jest to Honda, nie jest to Briggs, także na pewno wymiany oleju trzeba pilnować. Oleju idzie całe nic, bo tylko 0,6 litra. Normalny 10W40 bez zbędnego podniecania się z olejami. Jakieś kilka buteleczek zawsze zwykłego oleju mam, chociaż tak się składa, że akurat po wymianie z motocykle Valvo Line czy Motul mi zostaje to tak, że tutaj używam 10W40, czyli normalny syntetyk. Ważne, żeby ten olej był wymieniony na czas. Filtr powietrza oczywiście też bardzo ważna sprawa. Czyścimy, wymieniamy i przede wszystkim pamiętajcie, jeśli pracujecie z tego typu agregatami, jeśli na przykład kroicie bloczki czy rozrabiacie zaprawę, gdzie trzepiecie worki z cementu, żeby ten agregat był oddalony od tego miejsca zapylenia, aby nie zasysał do siebie ani do wierników, ani do prądnicy, ani tym bardziej do filtra tego pyłu. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Wskaźnik poziomu paliwa niby błahostka, ale dość ciekawe, bo zawsze mogę sobie zerknąć, czy mam jeszcze pół zbiornika. A czy dolewać, czy nie dolewać, po prostu opowiem Wam, że jest naprawdę ekonomiczny, bo tak jak wspominałem wcześniej, zbiornik ma 12 litrów, a ja tam bodajże na 8 litrach niecały zbiornik wystarczył mi na pomorowanie, tylko że ja to staram się robić w miarę ekonomicznie. Mam przygotowaną już betoniarkę, przesiany piasek, cement, odpalam agregat, rozrabiam betoniarkę, wyrzucam do taczki, zalewam wodą, wylewam, gaszę agregat, parę chwil dosłownie popracował. Używam tyle po prostu, ile trzeba. Zazwyczaj powiem Wam tak, ja go wożę cały czas na busie, otwieram zawsze boczne drzwi i wydechem zawsze na zewnątrz. Jeszcze dodatkowo w bocznych drzwiach zapieram sobie zawsze tutaj łatą, bo powiem, że miałem taką sytuację, on jeżeli dostanie obciążenia, potrafi sobie tam skakać i była taka sytuacja, że po prostu wyleciał z busa i tam się, wiecie, potoczył, ale nic mu się oczywiście nie stało. Kolejna sprawa, to powiem Wam, że na stronie Leroy akurat miał dobre opinie, ktoś nawet napisał, że 350 motogodzin odpracował, że u kogoś przepracował całą budowę, tak, że to też wpłynęło. Jakieś oczywiście były, wiecie, tam jakieś tam negatywne, że ktoś kupił, podłączył grzejnik i go spalił, ale to wiecie, to pewnie opinia jakiegoś dzbana, ja takimi opiniami raczej się nie sugeruję, staram się tylko czytać pozytywne, bo raczej pozytywne opinie to tylko raczej według mnie normalni ludzie piszą. Reasumując, za taką kasę na pewno ten agregat zrobił swoją robotę, żebym musiał zrobić przyłącze. W energetyce zapewne te budowlane przyłącze zrobiliby mi bardzo szybko i bardzo chętnie, zwłaszcza że przy samym ogrodzeniu już mam słup i tam był kiedyś na tej działce prąd, ale bombę miesięcznie musiałbym za taki prąd, czy korzystam, czy nie korzystam, praktycznie musiałbym bęcelować. Z zimą za przestój też bym praktycznie płacił, bo tam jest opłata bardzo duża stała, mało tego, te kilowaty są bardzo drogie na taryfie C11, także absolutnie nie ma sensu. Agregat uważam, że się już dawno zwrócił, sprawuje się dobrze i mam nadzieję, że jeszcze będzie bardzo długo suszył. No a w praktyce to zobaczycie, że tak naprawdę aż tak dużo tego agregatu nie będziecie musieli używać. Na pewno do betoniarki. Do betoniarki będzie potrzebny. Moja betoniarka akurat dość mało prądu pobiera, poniżej kilowata, tam kilkaset watt dokładnie. Ja komuś nawet pisałem, bo sprawdzałem, kiedy się rozkręcałem ten silniczek, ale powiem Wam, jak kolega przywiózł taką starszą betoniarkę za czasów PRL-u, niby miała około 2 kW ten silnik, taki żebrowany, ale był problem. Agregat po prostu się przycinał na niej. Starej betoniarki po prostu nie był w stanie pociągnąć. Także jeśli zwracacie uwagę na te kilowaty, na przykład tutaj macie 2,8 kW, maksymalna 3,2, to nie łudźcie się, że on 2,5 kW coś tam będzie Wam tak bezproblemowo ciągnął. Nie, to jest z bardzo dużym zapasem musicie brać. Według mnie to takie minimum i powiem Wam, jak się rodziłem, to powiedzieli, że to jest minimum z minimum. Nie? Poniżej tego nic bym nie
nie kupował. Powiem wam tak, jeszcze czajnik bez problemu ciągnął, zagotował bez problemu, akurat był duży mróz, nie mieliśmy prądu, tutaj odpalałem, ale powiem wam, że dusił się, ciągnął, a tak czuć było, że jest po prostu ostro, ostro dociążony. Ale jeśli chodzi o czajnik, to tak jak widzieliście, ja mam czajniczek do trafika na zapalniczkę, odpalamy trafika, akurat na jedną kawkę sobie zaparzamy. Gitara. Czy prądnica ma uzwojenie miedziane? Tego akurat nie wiem, nie interesowałem się tym, ale wiem, że właśnie Czanka Łanka potrafią stawić jakieś tam malowane aluminium, także właśnie na to warto zwrócić uwagę, bo wiem, że nawet w przewodach, jeżeli tańszych, te, które używamy w domu do instalacji elektrycznych, potrafią jakieś oni tam komedie zrobić, ale powiem wam, że zbytnio bym się tym nie przejmował, bo jeśli nawet po jakimś czasie coś by się stało już poza gwarancją, także takie przewinięcie silnika nie, to nie jest majątek, znaczy tej prądnicy oczywiście, i jeżeli przewinął to u nas naszą prawdziwą polską miedzią, no to będzie jeszcze lepiej, nie? Chociaż mówię, nie wiem, nie orientowałem się, być może gdzieś w dokumentacji, bo nie wiem, czy nawet byłaby taka informacja o tym. Słuchajcie, myślę, że za taką kasę jestem zadowolony. Swoją robotę zrobił, gwarancję jeszcze na niego mam, także myślę, że na całą budowę bez problemu ogarnię temat. Można wybudować dom. Przy takich niedużych pieniądzach będzie to w miarę logiczne. Słuchajcie, też nie sztuka, żeby na początku wyskoczyć powiedzmy z 6 bazylii i kupić profesjonalny agregat, bo przy dobrych układach i przy dobrych kontaktach za tą kasę można kupić już suporex na jakąś tam swoją małą parterówkę. No ja generalnie za takie pieniądze jestem zadowolony. Zrobił robotę i mam nadzieję, że zrobi do końca. Gwarancja w każdym razie jest. Jeśli ktoś trochę zajmuje się bardziej tym zawodowo, czy myśli zajmować się, no to mówię, rozważyłbym Brixa. Cena oczywiście razy dwa. Ewentualnie najwyższy level, czyli Honda. Waga całego agregatu 37 kg. Zalany olejem, zatankowany na maksa, jakieś 5 dych, dlatego mówię, staram się obserwować, jeżeli wymiana oleju już się zbliża, aby był w miarę suchy, po to, żeby nie szarpać 50 kg, zawsze te, żeby 10 było mniej. 5 dych do fulla zalany, tyle waży, ale ja mówię, ja go wożę na busie, boczne drzwi, odsuwam go na maksa, tak żeby spaliny nie zatruwały samochodu. Podpieram zawsze jakąś tutaj beleczką, żeby nie wyskoczył. Jest git. Powiem wam, że ja jestem zwolennikiem Hondy, pomimo że jeżdżę Sunią. Miałem te Hondki z motocykli, uważam, że to jest najwyższa półka, flagowe modele do produkcji silników benzynowych, motorówek i tak dalej, do agregatów. Oni robią naprawdę dobrą robotę. Mówię tylko, że to jest już wyższy level dla zawodowców, a do takiego amatorskiego rozwiązania myślę, że taki zwykły agregat powinien zrobić robotę. U mnie w każdym razie robię robotę. Jak już wspomniałem wcześniej, oleju pilnuję. Dla mnie jest to święta sprawa, tak jak w motocyklach, w samochodach, w zagęszczarkach. To jak kto smaruje, ten po prostu jedzie. Dobra, ziomki, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, w kontakcie. Siema.